Witaj serdecznie, z tej strony kłania się Paweł Grzech. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć, chcę Ci pokazać, jak udało mi się zarobić 250 zł dosłownie w 5 minut. Oczywiście zanim Ci o tym opowiem, pokażę Ci dowód, że to rzeczywiście miało miejsce. Tutaj na zielono widzisz, Twoje zarobione prowizje, suma 248 zł 50 groszy. Trochę ją zaokrągliłem o złoty 50 do 250 zł. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób może to zainteresować, jak można budować swój biznes w oparciu o marketing internetowy, nie wychodząc z domu, bez wyzwania do rodziny, do znajomych i do obcych ludzi. A więc jak ja to zrobiłem? Jak zarobiłem 250 zł w takim krótkim czasie, w 5 minut? Jak to wszystko wyglądało, co ja robiłem w tym czasie? Na pewno nikogo nie spamowałem, nie pisałem o tym na forach internetowych oraz mediach społecznościowych. Nie mieściłem tam ani jednej wiadomości na ten konkretny temat. Również do nikogo nie dzwoniłem, przede wszystkim nie zawracałem głowy rodzinie, znajomym i nie zaczepiałem obcych ludzi na ulicy. Również nie korzystałem z kampanii Google AdWords. W tym czasie prawie niczego nie robiłem, aby promować to konkretne przedsięwzięcie. Mój wysiłek to było dosłownie minimum. Pewnie się teraz zastanawiasz, co ja zrobiłem? Co takiego zrobiłem, że w tak krótkim czasie udało mi się zrobić 250 zł? A więc zrobiłem tylko jedną, jedyną rzecz. Wysłałem tylko jedną wiadomość do jednej z moich list. Ważna, istotna rzecz, że to nie były osoby nieznajome, ale to byli moi subskrybenci. Tutaj na czwartym miejscu masz tą wiadomość, wysłałem ją konkretnie do 215 osób. Z 215 osób zarobiłem 250 zł, czyli ponad 1 złotówkę od subskrybenta. Może 250 zł to nie jest jakaś tam duża suma, są oczywiście groszowe sprawy, ale zastanów się, ile czasu potrzebujesz, aby tyle zarobić. Czy na pewno wystarczy Ci 5 minut, może godzina, a może potrzebujesz na to aż 8 godzin. Teraz pomyśl, co by się stało, gdybyś wysłał podobną wiadomość do listy składającej się na przykład z 10 tysięcy subskrybentów i zarobił ponad 1 złotówkę od jednego subskrybenta. Właśnie dlatego musisz budować właściwą listę. A właściwa lista to jest taka lista, gdzie ludzie sami decydują, że chcą się na niej znaleźć. Ty ich tam nie umieszczasz, oni sami tam się wpisują na tą listę i otrzymują od ciebie jakieś konkretne wiadomości. Dzisiaj tak w skrócie chcę Ci pokazać, jakie możliwości ma marketing internetowy i że naprawdę warto korzystać z nowoczesnych narzędzi, tak jak na przykład wielokrotny autoresponder, strony przechwytujące, że warto również pisać bloga, to jest bardzo istotne. Te narzędzia oczywiście są dostępne dla każdego i wcale nie są takie drogie. Dzięki internetowi możesz również dodatkowo wybudować sobie cały system takich mini biznesów wokół swojego głównego biznesu MLM i jeszcze dodatkowo na tym zarobić. To naprawdę wszystko nie jest takie trudne, wystarczy się tylko tego nauczyć. A dzisiaj to już tyle, do zobaczenia następnym razem, cześć!